Un, deux, trois et quatre. 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 Ile wczoraj to ćwiczyłaś? Wczoraj ćwiczyłam do 4 godzin. Za mało. Z prawej ręki pała. Pani profesor, czy mogę się usprawiedliwić? Nie, nie możesz, proszę. Lewa ręka, mągosz. Ja w spektaklu gram uczennicę, nauczycielki fortepianu i też właśnie ten fragment, który mieli Państwo okazję zobaczyć, jest takim fragmentem, z którym też się bardzo utożsamiam jako ta uczennica, gdyż skończyłam Warszawską Szkołę Baletową, która też kosztowała mnie na pewno wielu wyrzeczeń, dyscypliny i też takiej mobilizacji. I dzięki temu mogłam też na scenę przełożyć te odczucia, te wrażenia. Moja szkoła, jak ja chodziłam jeszcze do szkoły, to też bardzo opierała się na rosyjskiej szkole baletowej Waganowej. Teraz już trochę to odchodzi od takiego reżimu, myślę, że też to młodsze pokolenie teraz przejmuje kadrę pedagogiczną i że to teraz, no myślę, że skręca w jakimś też innym, może lepszym kierunku. 10. etiuda numer 1 i etiuda numer 3. Naraz? I jeszcze etiuda numer 4. W mojej klasie uczennice grać po 3 etiudy naraz. Proszę. I raz, i dwa, i trzy. To potrafisz.